Po raz pierwszy startuję do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i chciałbym o tym Państwu opowiedzieć. 13 lat temu, w 2010 roku, zostałem radnym miasta Opola. Od 8 lat mam ogromny zaszczyt i przyjemność pracować w samorządzie województwa opolskiego. W tym czasie prowadziłem największe inwestycje infrastrukturalne, nadzorowałem kwestie gospodarcze, rozwoju regionu, współpracę z przedsiębiorcami, ale przede wszystkim spotkałem tysiące Opolan i Opolanek, poznałem ich bolączki, poznałem ich potrzeby, starałem się zawsze wychodzić im naprzeciw. Te dziesiątki, a nawet setki inwestycji, te wszystkie procesy, które miałem okazję nadzorować i prowadzić, pozwalają mi stwierdzić, że po tych 13 latach jestem samorządowcem spełnionym. W mojej codziennej pracy zdecydowanie dostrzegam również takie sytuacje, kiedy te problemy, z którymi się spotykamy, czy te potrzeby, które widzimy, wykraczają poza nasze regionalne możliwości. I to jest podstawowa przyczyna do tego, żeby startować w wyborach do Sejmu. Ja naprawdę osiągnąłem dużo, jeżeli chodzi o samorząd, natomiast wiem doskonale, że są pewne kwestie, do których jest potrzebny poseł. Poseł, który będzie konsekwentny, który będzie miał wizję, który będzie miał pomysł, który będzie znał potrzeby mieszkańców i który naprawdę będzie chciał je realizować. Niezależnie od sytuacji politycznej, niezależnie od różnego rodzaju uwarunkowań. Naszemu regionowi potrzeba zdecydowanych, dużych przedsięwzięć. Takie projekty będą moim programem wyborczym. To oczywiste. Chyba, tak mi się wydaje, że najważniejszym z nich będzie propozycja budowy opolskich dróg ekspresowych. Drogi to jest jedna z podstawowych moich podstawowych obszarów działalności. Projekt ten oczywiście zaprezentuję Państwu szczegółowo na kolejnej konferencji prasowej, ale będzie to projekt łączący w sobie rozwój gospodarczy i społeczny całego regionu. Skomunikowanie Opola i województwa opolskiego z autostradą A1. No i przede wszystkim dobre skomunikowanie Opola z autostradą A4. Chciałbym oczywiście również wykorzystać swoją wiedzę wynikającą z obszaru zarządzania ochroną zdrowia. Będę Państwu proponował i przedstawię projekt, który będzie kompleksową opieką nad matką i dzieckiem. Za kilka tygodni ten projekt Państwu przedstawię. To są dwa główne tematy mojej kampanii, choć oczywiście nie jedyne. Spotykamy się w nieprzypadkowym miejscu, bo rzeczywiście tutaj 13 lat temu rozpoczęła się moja przygoda samorządowa, ale też są ze mną dzisiaj radni województwa, radni miasta Opola, radni Dobrzenia Wielkiego, Sołtysi. To nie przypadek, że to miejsce i to nie przypadek, że są dzisiaj z nami właśnie ci wszyscy ludzie. Bo chcę Państwu tutaj złożyć bardzo twardą deklarację. Deklarację współpracy. Deklarację współpracy, która polega na tym, że niezależnie od tego, kto będzie marszałkiem województwa opolskiego, jaka będzie większość sejmiku województwa opolskiego, kto będzie prezydentem Opola i jaka będzie większość w Radzie Miasta Opola, ja będę zawsze współpracował z samorządowcami i będę dążył do realizacji ich pomysłów. Bo mam świadomość, wynikającą z mojego doświadczenia, że tylko w ten sposób mogę realizować potrzeby i rozwiązywać problemy Opolanek i Opolan. Proszę Państwa o głos na Koalicję Obywatelską 15 października. Ten głos to gwarancja, że samorząd przetrwa, że będzie się rozwijał, a to z kolei jedyny sposób, abyśmy mogli sami decydować o sobie. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość chce decydować o wszystkim. Chce decydować o tym, gdzie zbudujemy jakie drogi, chce decydować o tym, gdzie zbudujemy boiska, gdzie będą przedszkola. Chce decydować o tym, w jaki sposób i czego mają się uczyć nasze dzieci, jak mają wyglądać nasze rodziny, a nawet o tym, jak i z kim mamy sypiać. Nie możemy do tego dopuścić. Dlatego głosujmy 15 października na opozycję.